Proszę Państwa, czekamy na rozpoczęcie biesiady górnołużyckiej. Tak jak mamy tutaj na plakacie, projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu państwa przy wsparciu euroregionu Nysa. O 13:00 oficjalnie, zgodnie z harmonogramem, będziemy witać tutaj Państwa i rozpoczynać biesiadę. Dzisiaj będzie obiad, będzie zupka z grzybkiem, zrazik zawijany, w sosie własnym, do tego będą kluski śląskie, z kapustą modrą i z kapustą zasmażaną. I będzie do tego jeszcze pomidor faszerowany z kapalami i nalewyczka z pokrzywy, świeża pokrzywa, młoda, zbierana na początku maja, zalana alkoholem, własnej produkcji. To jest sławny makaroniarz, tacie na konieczny, z czerwonej wody. No, sławę zrobił na Radiu Wrocław makaronem, no i z Radia Wrocław tak się na całą Polskę, na całe światło, to powiedzmy, rozniosło. I co dzwoni, tylko się pyta, gdzie jest makaroniarz. Na cały świat. Dobra, bo też pojechał na cały świat, prawda? Prawda? Pojechał do Toronto. Do Toronto pojechał, faktycznie, no. Ale nie wytrzymał, na lotnisku gdzie zrobili. Gotowali, bo się wytrzymali. Gdzie jeszcze zamówienie było? Frankfurt, Toronto. Dublin też. No. Do Frankfurta to tradycyjnie co dwa tygodnie, można powiedzieć. I gdzie jeszcze w stanie czarnej, to było chyba z Nowego Jorku. Także 36 lat. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Łapów, Zespół Ludowy Błękitne Kamizelki, Górnołużyckie Błękitne Kamizelki, jesteśmy z miejscowości Łapów koło Zgorzelca i prezentujemy nasze dania. To są kalie ze szparagi. Pomidorki z serkiem, z kuleczkami z serka. Jajeczka przepiórcze faszerowane na chrzanie, o można na ćwiklę, tak. Rolada szpinakowa z łososiem. No. No dzwoniłeś. I ciasteczka z fasoli. Inaczej trufle. Trufle, tak, tak. Co? A to jest pita. Słynna bośniacka pita. Już wśród nas pan starosta zgorzelecki Artur Biliński, którego za chwileczkę tutaj poproszę na scenę, aby oficjalnie otworzył naszą biesiadę. A wszystkich Państwa zapraszam tutaj bliżej pod scenę. Nie zaraz tego projektu trzeba przeczytać, więc ja to postaram się przeczytać. Projekt Biesiada Górnołużycka jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu państwa przy wsparciu euroregionu Nysa. Also das Projekt Oberlausitzer Festmahl wird aus Mitteln der Europäischen Union im Rahmen des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung sowie auch aus Mitteln des Stadtbudgets bei der Unterstützung der Euroregion Neiße unterstützt. Nie będę się długo rozwodził. Ci, którzy mają gotować, niech idą do gotowania. Ci, którzy są niech śpiewają i niech się po prostu dzieje. Also ich werde nicht viel lange darüber reden. Also die, die kochen müssen, sollten ins Kochen gehen und die anderen, die singen müssen, werden auch später singen. Danke. Dziękujemy panu strasznie za tak konkretne otwarcie tej biesiady. Oczywiście, słuchajcie, żeby ktoś mógł jeść, ktoś musi to ugotować. Ale słuchajcie, my tutaj, drodzy Państwo, gościmy ludzi, którzy mają tyle talentów, że nie wiem, od których zacząć. Nie dosyć, że w ogóle pięknie wyglądają, że są fantastycznymi ludźmi, świetnie gotują, świetnie śpiewają, jeszcze lepiej piją i jedzą. Lasowianie z Pieńska i Burzyny, to ludzie wiadomo z całej gminy Pieńsk. W środeczku mamy nasze wspaniałe dziewczyny z Markocic, z gmina Bogatynia. Witamy bardzo pięknie kolejny zespół gminy Pieńsk, czyli Żarki. Witamy nasze kwitnące dziewczyny z Żarskiej Wsi, czyli Kwiatowianki.
Witamy wspaniałe dziewczyny i chłopaków Podolan z Czerwonej Wody. I słuchajcie, gospodarzy tego terenu, grupę, która wzięła największy ciężar na siebie, niesamowitych, niezastąpionych osób z grupy Błękitne Kamizelki Łagów, gmina Zgorzelec. Proszę Państwa, te wszystkie grupy będą dzisiaj dla Państwa śpiewać, gotować, a my po prostu będziemy to kosztować i już dzisiaj około godziny 17 komisja powołana, słuchajcie, przez Najwyższą Izbę Kontroli oceni, która potrawa z terenu tutaj Górnych Łużyc zdobędzie miano najlepszej. I muszę Państwu powiedzieć, że mam zaszczyt być w tej komisji i mam wakat w brzuszku. Zespół Lasowianie wita bardzo, a bardzo serdecznie wszystkich tutaj zgromadzonych, a przede wszystkim organizatorów i dziękuję za zaproszenie nas na tak wielką imprezę tutaj w Łagowie. Mamy nadzieję, że nasz krótki występ będzie się Państwu spodobał, bo zawsze gramy z kapelą. Dzisiaj mamy okazję pokazać się jako zespół Lasowianie bez podkładu muzycznego. Mam nadzieję, że sprawi to też wielką przyjemność Państwu. Życzę miłego odbioru. Dziękuję. Czerwona kalina cały bór upiększyła. Oj, nie zegrana ta rodzineczka moje serce suszyła. Oj, nie zegrana ta rodzineczka moje serce suszyła. Pójdę ja do brodu po wodę, a ja stanę i popatrzę się, czy pięknego ja rodu. A ja stanę i popatrzę się, czy pięknego ja rodu. A ja rodu urodna, sama biała, przepiękna. Za lichy męże zaniedbali, co moja dola nieszczęsna. Za lichy męże zaniedbali, co moja dola nieszczęsna. Wejdę do komory, ani chleba, ani soli. Nie uszczerłam się ja, młodziusieńka, od nieszczęśliwej doli. Nie uszczerłam się ja, młodziusieńka, od nieszczęśliwej doli. Żebym to wiedziała, że za mężem licho, to siedziałabym, ból by jadłabym u matuleńki cicho. To siedziałabym, ból by jadłabym u matuleńki cicho. Oj, żebym to wiedziała, że za mężem słono nie chodziłabym, nie latałabym za takim narzeczonym. Nie chodziłabym, nie latałabym za takim narzeczonym. A już za chwilę wystąpi przed nami tu jest zupka z grzybkiem, właśnie już się na rosołku z indyka. I to się gotuje 10 minut do wypłynięcia i już będą kuseczki gotowe. Tu mamy zracik wołowy na rozgrzany olej.
wkładamy i podsmażamy do zrumienia się. Jak się zrumieni, zrobimy sosik i będzie do kluseczki. Do tego jeszcze jest to druga suróweczka z czerwonej kapusty, z cebulką, z majonezem, z kwaskiem cytrynowym, z cukrem. Tak zwana modra kapusta. Ciśniowy, bo to nie jest sklepowe, tylko mąka ziemniaczana, sok się wylewa i oni się kiszą domowe, takie jak to kiedyś. Ozdobione kilka wisienek, jagódek, co się tam w domu ma. Może być wiśniowy, śliskowy, jakikolwiek smak może być. Suszu kompo. Śliwkowy i gruszkowy z goździkiem. Proszę się poczęstować, smakuje. Zawsze to jest właśnie do takiego dania podaje się, jak tu były zrobione do zrazików, do tej kapusty. Właśnie to pasuje, taki kompot. Dziwują się ludzie, jest dużo gadania, że nam się zachciało.
Już za chwileczkę komisja konkursowa uda się do pierwszego zespołu, który zgłosił gotowość. Jest to zespół Markocice z Bogatyni. Komisja w składzie pani Joanna Bodnar, pani Katarzyna Zych, pani Aneta Gazda, pan Tomasz Druchta ze Złotoryi i moja skromna osoba. Zaczniemy oceniać potrawy. Pierwszy zespół się zgłosił, który będzie następny, nie wiemy. Czekamy i później ogłosimy werdykt, która potrawa na Biesiadzie Górnołużyckiej okazała się najsmakowitszą. Nie mam nic, woda mi zabrała, tylko mi na lodzie. Dziewczyna została, tylko mi na lodzie. Dziewczyna została, duży jest zameczek, jak ta wielka skała. Powiedz mi dziewczyno, czy mnie będziesz chciała, powiedz mi dziewczyno. Czy mnie będziesz chciała? Chciałabym, ale nie takiego ładnego, sprawnego. Chłopca do wszystkiego, ładnego, sprawnego. Chłopca do wszystkiego, szynie te nogi tam masz, a ręce jak grafit, nie spodobał ci się. Nawet starej babie nie spodobał ci się. Zapraszamy. Proszę Państwa, komisja została zaproszona przez zespół Markocice. Jak widzicie, piękne dziewczyny. Tutaj niebiesko-biały strojak, żółte korale. Ja bym chciał, aby... Pani Krysiu, czy Pani nam powie, co nam tutaj będziecie prezentować? Plastikowe naczynie na wynos. To jest próba przywództwa komisji. Raz, dwa, trzy, cztery. Pięć, no. Plus garnusze. Proszę bardzo, Pani Krysiu. Nie szkodzi. No mamy zupkę, rosołek z grzybkiem na indyku. Na indyku. Drugie zasie to mamy zraz z wołowy, z wołowiny, z soskiem masnym, z kuskami śląskimi. To jest drugie zasie. Kapustka zasmażana i kapustka, surówka z czerwonej kapusty. Modra kapustka jako surówka, a na deser? Na deser jest kisiel, jest kompocik do popicia i przestawka pomidor nadziewany z tuńczykiem i kaparami. Super, jak Państwo widzicie, zespół się napracował. Oczywiście jeszcze okowitka na roztopienie się tłuszczu. Okowita na roztopienie się tłuszczu, czyli antycholesterolowa. Dobrze, bardzo proszę kochaną komisję, musimy teraz popróbować tych wszystkich specjałów.
Dziękujemy bardzo. Oj, orze, orze, Bóg mi stuje, a jego koni zostawimy, my to zostawimy, nie, my to odłożymy, jeszcze to. Ale to mój Bóg, tak? Ja myślałem, że człowiekiem, znaczy kobietą. Kisiel z owocami. Musisz ty Marysiu, pełny nie docować. Mąka ziemniaczana z własnej winy. Dziękujemy bardzo i gratulujemy kulinarnych talentów, naprawdę. O, proszę Państwa, na podolanie są gotowe. Panienko, ja oddaję głos, proszę powiedzieć, co Państwo przygotowaliście. Przygotowaliśmy tradycyjny rosołek, ale nasz rosołek jest z wojskiej kaczki. I swój wojski makaron, który mój mąż... Widziałem, bo tak, oczywiście, tak, właśnie. A ten makaroniarz? I mamy pierożki z ziemniaczkami i z kiszoną kapustą posmażaną. Pierożki są z kaszą jęczmienną i suszonymi grzybkami i szczotkiem. I kasza gryczana i ser. Na dokładkę mamy królika zapiekanego w śmietanie z warzywami. Jest na deser mamy serniczek, który ser się gotuje. Naprawdę polecam, bardzo dobry. Mamy naleweczkę z mlecza. To jest bardzo dobra naleweczka także na zdrowie. Bardzo dobra, zacznijmy spróbować. Tak. I jeszcze na spróbowanie troszeczkę owoców z winkiem. Zapraszamy. No dobra. No naleweczkę dajemy spróbować, bo to dla zdrowia. To co, zdrowie pani. Pod zdjęcie, teraz rób zdjęcie. No, zdrowie, proszę. No. To było tylko raz, masz już tak. Proszę bardzo. Ale ma moc. Ale to dla żołądka. To jest dla zdrowotności. Przyjdźcie za godzinę, będzie już dlatego, nie? I na co to? Na kaszę, na choroby. Miszek lekarski, który jest naprawdę.
Dla zdrowotności jest bardzo dobrze. Teraz iść z miejscowości do tego, ja ci zrobię też na przejście. Jest taki film, pani dyrektor, pani jak to jest? Pani minister tańczy, a to gdzie pani dyrektor je. Dobra. Jeszcze jedno, po dwie łyżeczki. Nie, dobrze, tam jest po dwie łyżeczki. To ci podstawię burodą. Jezu, dziewczyny z ręki jedzą, jak ja to lubię. Jak, nie dosyć, że mam nie dosyć, że piękne koleżanki, też jak ułożone. Możcie tak nie karmię, jak o, panie Bogdanie, ale powtórz pan to jeszcze raz do kamery. Ale chociaż troszeczkę, to jest tak. Jak dzieci, smaki dzieciństwa. Ale weszka? Nie, nie pamiętam dzieciństwa, ale dobrze. Ja zająca jeszcze przed chwilą widziałem. Tak, kaczuszka nadziewana. Babka ziemniaczana, przystawka i będzie kołduny w rosół, kołduny w rosół. Przecież nie będę. Dzieciątko, choć nie mogę było. Proszę państwa, bawi nas zespół Jarzepina z Dawidowa, a my skończyliśmy degustację Podolan z Czerwonej Wody. Dodam tylko, że Podolanie na Małej Wielkanocy zdobyli teraz Złoty Smak, najwyższą nagrodę. I muszę powiedzieć, że nie dziwię się. Naprawdę wszystko jest bardzo, bardzo smaczne. Dziękujemy bardzo. Twoja wujaszku żona jeszcze chodzi, mnie się matula więcej nie urodzi, mnie się matula więcej nie urodzi. Czekaliśmy na was z utęsknieniem, cieszymy się bardzo. Bardzo też u wielokrotnie honorowany zespół Zawidowa, wieloletni, chociaż jak widzicie, dziewczyny same osiemnastki, jeszcze w wieku poborowym. I rozumiem, że będziecie nas tu przez dłuższą chwilkę bawić, tak? Ale z przerwami. Nie wiem, co na to ksiądz, ale dobrze. To dobrze. Oczywiście ja tylko powiem, że idziemy do kolejnego zespołu. Żarki z Żarek Średnich zapraszają nas na degustację. Co prawda my już ledwo żyjemy, a jeszcze przed nami dwa zespoły, ale idziemy, idziemy się, bo czego się nie robi, słuchajcie, dla projektów, tak? Pani Dziewczo, co pani nam przygotowała? Widzę, że nalewa pani kołduny grodzieńskie. Tak, kołduny grodzieńskie w rosole. W rosole. Z wołowinki. Rosół z wołowinki. Tak, a kołduny są nadziewane właśnie tym mięskiem z tego rosołu. Tak. Czyli rosół wołowy, a ta wołowinka została zmielona i nadziane właśnie mięso te pieroszki. Ja już zjadłem wcześniej, jak mi się wydawało. Dobre, nie? To jest tylko danie drugie. Ja to drugie danie jest tatka ziemniaczana, już jest ze przodu i do tej tatki jest pieczona kaczka nadziewana mięskiem. Ale kaczka nie przyszła do nas ze wschodu, tutaj, tutaj jest zachowana. Tak, to jest wolsejsza. Żarecka, żarecka. Tak, żarecka. Do tego mamy przystawkę. Tak. No i mamy trzy nalewki. Nalewka orzechowa francuska. Skład orzechy włoskie, zielone, cukier i wódka. Nalewka borówkowa. Czerwona wódka, cukier, woda, spirytus. Aroniowa, aronia, wanilia, imbir, cukier, spirytus. I widzę kompocik z truskawek, tak? Czy co to jest? Swojskich. Swojskich. Z ogródka państwa zajęć. Tak, nie. Koleżanki tej. Ale to są ich nie z ubiegłego roku. Teraz babka ziemniaczana. Ja miałem już okazję też ją próbować. Naprawdę rewelacyjne są te potrawy w Żarkach. Cieszy nas bardzo, że są w ogóle przekazywane z pokolenia pokolenia te przepisy, które mają czasami po 100 lat. Nie, ja nie mogę się patrzeć.
jeden, drugi, czy trzeci, czwarty, piąty, szósty kultywują tą tradycję gotowania takiego naprawdę zdrowego. W momencie, w którym kołdunę są próbowane. Zaraz, jeszcze drugie danko. Drugie danko. I wywalanko. Które drugie? 18. Ja już nie zmieszczę. My się naprawdę podzielimy tym prawie wszyscy. Tak. Kaczuszka nadziewana. Kaczuszka nadziewana. Pani dyrektor. Pani dyrektor, o siema. Zresztą masz kaczuszki. Tomek się sam obsługuje. Ale to ja masz? I to jest co? Dobra, babka się nadziewana. Wiosę nad brzegiem rzeczki żyła dziewczyna jak ja. Wszystko marzyła o młodym chłopcu, aby ją zabrał w daleki świat. Młoda dziewczyna, cudne urody, ciągle czekała nad brzegiem wody. Jaka i młoda stała u wody i wciąż zamęła o chłopcu młodym, jaka mi młoda stała u wody i wciąż marzyła o chłopcu młodym. Przemijały, czas szybko płynął, myśli dziewczyny u chłopcu szły. On nie nadchodził, no dobrze wiedział, że gdzieś dziewczyna młoda dziewczyna, cudnej urody, ciągle czekała nad brzegiem wody. Jaka i młoda stała u wody i wciąż marzyła o chłopcu młodym. Jaka i młoda stała u wody i wciąż marzyła o chłopcu młodym. Pewnego ranka porzeszki rośnie, zjawił się chłopiec piękny i młody, rozkochał sobie. A ja przypominam, że przed Państwem na scenie zespół Jarzębina, czy Marzy, nie wiem, Jarzębina. Serca zabiły promienia słońca i pocałunka nie było końca. I za tym parem się zaręczyli, no i w kościele się zaślubili. I za tym parem się zaręczyli, no i w kościele się zaślubili. Raz jasieńko rozkwi rzecz, aż raz jasieńko roczkę parę wianeczku wyłowił, parę wianeczku wyłowił. Jasień do wianki wyłowił, jasień do wianki wyłowił, a któż te miała sukienka, złoty pas, sukienka.
śniadania, bo już czas. Miały być przerwy godzinne. Zespół Kwiatowiarki z Żarskiej Wsi przygotował piękny stół, w ogóle jest bardzo piękny, że odkryty. Bardzo proszę, Zisia, o jest tutaj już. I która z pań nam opowie, co tutaj będziemy kosztować? Tak? Czy w tym momencie? Nie pytaj, ile się dwie surumeczki i ziemniaczki pieczone. Tak, i na deser gruszeczka. Ale to jeszcze jest jakieś zupa pierwsza? Zupa jest gruszka. Gruszka na deser i skrzydełka przy stole. Ale ta gruszka wygląda w ogóle bardzo intrygująco. Proszę mi powiedzieć, bo ona jest tak, widzę, że jest oblana czekoladą, ale czy ona jest ugotowana, czy upieczona? Ona jest ugotowana i jest nadziana rodzynkami w rumie. Gruszka nadziewana rodzynkami w rumie na deser. I jeszcze są, widzę tutaj, zapiekaneczki z papryka, z kapustką. A to się i jakiś serek dojrzewający. A to masełko jest czosnkowe, ziołowe. Nie, ziołowe do zupki. Do bagietki. I widzę jeszcze jakieś nalewki. I naleweczka za rąk. A to jest do wineczku, do obiadka. Droga komisja, zapraszam. Bogu starszy. To jest pierwszy raz. Ale trzeba sobie na nie, my sobie na jednego to wejdzie. No to proszę bardzo. Tylko sięgnąć po prostu. Jakie cudo. Magda Gessler może tu przyjechać się uczyć na te warsztaty. Dobrze. To jeszcze smak. Jeszcze smak. Słuchajcie, każdy musi wziąć kawałek grzybka. Ja to wam podzielę. Od Ludwika. Ej, bo jaki smak. A to jest rosołek z czego? Na czym rosołek? Na czym rosołek? Tak, na wołowinę. Podstawa, dobry rosół musi mieć wołowinę. A najlepszy z rosół właśnie z kaczki wołowiny. Jeju, jaki dobry. Moje. A ja kotwena? Jak przed naturą? Co by nam tam piszeć jutro? Ale bez nalewek. Bez nalewek już nie chcę. A jak oni po 19 podrad próbowali? Kasia, widziałaś, że tam zostało? Nie, tam nie widziałam. Generalnie małowity. Pytają mnie, zwane pieczarką z mięskiem drobiowym. A to jeden, jeden. Nie, nie starczy nam, nie, za mało. To jest nasz przepis. To jest mój przepis. I z Habi też. Nie dobrze robiłam. Babci. Nie za to się trzęsie. Ja trzymam. Jeszcze jedno. Zupa jest na kople, sama grzybka nie ma. Nie ma grzybka? To jest właśnie grzybka. Chodź, zabiorę się do grzybki, czy jak starosta. Zabiorę cię tak. Do żarek tam coś świetnie też należy. A deser nazywa się Piękna Helena. Ci z Państwa, którzy mają pamiątkowe torby, na pewno jest pyszna. To w środku są przepisy kulinarne i tam ten przepis właśnie jest zamieszczony. Pyszna gruszka. Super. Zespół Błękitne Kamizelki, który działa przy Stowarzyszeniu Rozwoju Wsi Łagów, właśnie w Łagowie. Aż się boję pytać, co tu jest, bo słuchajcie, jest chyba z 15 potraw. Która z pań mi powie, co przygotowałyście? Pani Ewa? Dobrze. Proszę powiedzieć, co będziemy jeść pierwsze? Jako główne danie będzie podane prosie nadziewane kaszą i leciami. O, jest. Podrobami. Dobrze. Następnie... Ziemniaczki pieczone oczywiście, do tego surówka z białej kapusty. Popijane pod piwkiem, własnej produkcji. Czy to
też były flaki. Nie. Co stoisz gotu lepsze? Jako kobieta... Właśnie co godzinę, bo też... Kłodankami przepiłki jaje. Naprawdę? Jako przystawka jajka przepił przefaszerowane na buraczkach, na ćwiczkę. Dobrze, że ja mam teraz posiłki, ja bym się nie chwilę. No dobrze, a co jest w tym półmisku? Nie? Nie, nie. Aha, w tym półmisku? Półmisku serowy, starosta, z maszkiem, pomagaczami sosajowymi, lalkowymi. Kalia ze szparagiem. Tak. I rolada szpinakowa z łososiem. Mogę się dołączyć. Dobra. To jest krem ze szparagiem. To jest jakaś rolada. To jest rolada wołowa, wołowa ze szparagiem. Do tego surówka z białej kapusty. Dobrze, to pani Geniusz, pani Renia, kto będzie o picie mówił? Nie, bądź się nie pomylić, proszę. Jeżeli chodzi o te poprawy, tutaj co koleżanka mówiła, wszystkie nawiązują właśnie do serbo łużyckich różnych tutaj potraw korzennych. To też tutaj, jak widzimy, jak było wspomniane, prosiak, pita, to jest wszystko pochodzenie serbo łużyckie. Dlatego nalewki również własnej produkcji na tak zwanym podkładzie pimbrowym. O kurde. Proszę bardzo. Cicho, bo nas wszystko, zamknął. Wszystko nawiązuje do tradycji serbo-użyckiej. Dziękuję bardzo, że panu partnerom za to zdanie. Częstować się i palić się. A my nam zaśpiewamy. Proszę Państwa, jeżeli ktoś nas wie, że nie zrozumiał, my nie proponujemy produkcji wino. Chociaż jak wiecie, to jest najważniejsze. Tylko na lekarzach. Dla zdrowotności. Dla zdrowotności, jak to mówił pan. Lecimy z koksem. Tak, nie wstawiamy samo. Zobaczmy, że w tej popołudnia
dla ciebie, że jedziesz. Czuła się jak niebie, że śpiewam tylko dla ciebie, żebyś czuła się jak niebie, to jest muzyczka, która w weseli nie przeszkadza. Ze stykiem, tak? Ze stykiem i z potrykiem. Kto zobaczy, to to koniec. Tak. O! But, proszę bardzo. Skarpetuwa. I to jest zmniszka. Proszę bardzo. Ale to zbitek. A już są rzeczki, chyba w zamąż wyjdziesz. Takie jedzenie, takie naleweczki, to nie wiem, tego potrzebne. Dopiero smakuje. Cały. Masz kieliszek swój? Tak, wiem. To jest zmniszka lekarskiego. Próbujcie niemieckie karpetanki. Nie, nie. Ja to wezmę tam. Nie. O, ty młody. Ja już się odpadam na ten telefon. Oj, mnie znajdzie. Nie znajdzie każdy, tylko słuchać, a głośno krzyczeć. Gdzieś? No widziałam. Ale wiecie co? Dajcie! Zapomnijcie mi jeden. Dobra? Ja ty, aby to nie rok i deser. Ja kapita zanda zitaj, to kserio pio agapaj. Ja ty, a koma klina se. Nie robi wesel. Ja ty, nie para krwi. Ja ty. Wielki baner, który jest na scenie, dokładnie informuje, z jakich to funduszy. A przed nami na scenie zespół Jarzębina z Zawidowa. Białe brzozy jak dwoną,
moją więzną piosenkę, taką starą jak świat. Między wami przysiądę nieopodal od drogi i posłucham jak trawy wam kurują i rośnie w dolinie, pilnuje domku małego. W tym domku mieszka dziewczyna, a mnie do niej jest daleko. Oj, mój świerku, powiedz mi, zielony świerku, czemu rośniesz tak daleko, tajemniczy, dumny świerku. Oj, mój świerku, powiedz mi, zielony świerku, czemu rośniesz tak daleko, tajemniczy, dumny świerku. Mam się Martyna Oszowa-Durachta, jestem z okolicy Koryi. Zajmuję się rękodziełem artystycznym, zdobieniem szkła, malowaniem na drewnie, a także piernikami artystycznymi. Zostały obdarowane lasowianki za to, że tutaj z nami śpiewają, a ja na ręce pani Reginy Januszkiewicz, szefa zespołu, dla każdego członka bardzo porządne ta patelnie, niech wam służą, niech przypominają wam o biesiadzie górno-łużyckiej. Oczywiście nie, to nie znaczy, że macie wyjeżdżać, macie tu z nami jeszcze zostać. Jak będziecie mieć siły, ochoty, to scena jeszcze na pewno będzie dla was. Na razie bardzo dziękujemy, proszę sobie... Tak, brawa dla nich, proszę sobie odpocząć, napić się, pojeść. Dziękujemy. Pani Renko, może jeszcze jedno, dwa słowa o żarkach. Czy pan
Czy pan Edward coś powie? Żona, tak? To głos pan oddaje najwyższej instancji, tak? Dzień dobry państwu. Zespół Żarki wita państwa serdecznie. Bardzo nam miło, że możemy gościć dzisiaj właśnie tutaj w Łagowie. Dziękujemy za zaproszenie. No i postaramy się umilić państwu czas piosenkami. A ja powiem, że jesteśmy w tej chwili w trakcie obrad jury nad kulinariami. Mam oczywiście ogromnego zgryza, bo ciężko jest typować wśród tak wspaniałych potraw, ale mam nadzieję, że nam się to już niedługo uda. Także jeszcze troszeczkę cierpliwości do ogłoszenia wyników. Ja przypominam, że już za jakieś kilkadziesiąt minut będzie kolejna degustacja. Pójdzie tutaj na stoły dla państwa i Żurek, i Bigosik, ale to jak zespół Błękitne Kamizelki skończy swój występ, bo oni są tutaj też odpowiedzialni za tą właśnie wydawanie tej zupki i Bigosy. Który ewentualnie dalej zespół chciałby śpiewać, to bardzo proszę, że bawimy się na Biesiadzie Górnołużyckiej, tak jak na dużym plakacie na scenie jest napisane, projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej. Oczywiście organizatorami jest powiat zgorzelecki i powiat Görlitz. Też jest to również zaznaczone. Będziemy gościć, gościliśmy dzisiaj, będziemy również gościć jutro naszych sąsiadów z Niemiec, z różnych stron, od Żytawy aż po Drezno. A teraz zespół Żarskiej Wsi, Kwiatowianki zaśpiewają Hej szalała rybecka za wodą. Śpiewajmy razem, bo znamy. Amen.
dzieciaki śpiewać, bo znamy, a my jesteśmy w takim okrojonym dosłownie składzie. Już nie, ale pięknie, że właśnie razem sobie bawimy się. Kwiatowianki z Żarskiej Wsi. Tak, prosimy w tej chwili tutaj zejść ze sceny, bo ja tutaj na scenę bardzo, bardzo serdecznie zapraszam komisję konkursową, która oceniała zespoły pod kątem kulinarnym. Zapraszam serdecznie tutaj panią Bodnar, panią Zych, panią Anetę Gazdę. Proszę Tomka. Idzie już Tomek, słyszy. I oczywiście zapraszam te osoby, które wręczą nagrody wyróżnienia, czyli starosta Zgorzeleckiego Artura Bilińskiego, bardzo proszę, burmistrza miasta Zgorzelec Rafała Gronicza, zastępcy wójta gminy Zgorzelec Piotra Machaja. Zapraszamy.
Proszę Państwa, niestety mnie przypadł udział, aby wytłumaczyć to, co komisja rozrabiała. Otóż pierw takie krótkie zasady. Do konkursu zespół mógł zgłosić 10 osób z zespołu, tak, czyli 10 członków i mieli przygotować potrawy, które tutaj w tych stronach się jada. Jak Państwo mieliście okazję i zobaczyć, i pewno pokosztować, było tego naprawdę bardzo, bardzo wiele. Stąd też wybór był bardzo trudny. Wszystkie potrawy były wyśmienite, prawda, droga komisjo? Ale konkurs jest konkursem. Mało tego, jest to zapisane w projekcie, więc my musieliśmy zdecydować, kto zdobędzie miejsce pierwsze, drugie, trzecie wyróżnienia. Po burzliwych, ponadgodzinnych obradach, bo tyle one trwały, udało nam się wyłonić te właśnie miejsca i wyróżnienia. I za chwileczkę będę, zaczynając od wyróżnień, prosił tutaj przedstawiciela zespołu wraz, no nie wiem, z dwoma, trzema osobami po odbiór nagród. Proszę Państwa, wyróżnienie w konkursie kulinarnym pierwszej górnołużyckiej biesiady otrzymuje zespół Kwiatowianki. Proszę o gorące, gorące brawa. Bardzo prosimy tutaj Kwiatowianki do gmina Zgorzelec, właśnie pan wójt. A tak podzieliłem, dziewczyny. O, dobrze. Bardzo proszę. Nagrody, tak? 10 zgłoszonych członków zespołu otrzymuje, każdy dostaje indywidualną nagrodę. Gratulujemy jeszcze raz, proszę, gorące brawa. Drugie wyróżnienie równorzędne otrzymuje zespół Żarki z Żarek Średnich. Prosimy o bardzo, bardzo gorące brawa. Zapraszamy przedstawicieli zespołu tutaj po odbiór nagród. Brawa. Znacie, z najwyższymi władzami powiatu tutaj miasta się całują dziewczyny. To jest dopiero nagroda. I drodzy Państwo, pudło tak zwane, tak? Czyli miejsce trzecie. Szkoda, że nie ma werbli, werbliste, szkoda. Nie. Zapraszam werblistę, perkusistę do siebie na scenę jeszcze. Będzie mi tutaj werblami podgrywał. Pojechał do domu? A nie ma drugiego? Pan starosta umie grać na bębnach? Pan burmistrz też nie. Zapraszamy tutaj do nas. Miejsce trzecie. Wspaniałe dziewczyny. Ochocze zawsze do wszystkiego. Chętne. I zespół Markocice z Bogatyni. Zapraszamy na scenę przedstawicieli. No chyba więcej, bo tutaj jest, słuchajcie, 10 takich poważnych nagród. O nie, dwie to nie weźmie ta dziewuchy. To ja idę trzecia. O, pani Krysiu, tak, pani to weźmie połowę. Ale nie dla siebie. Zaplecze macie, fanów. Proszę Państwa, bo ja tak powinienem powiedzieć, ale zapomniałem, to teraz odczytam. Dwa wyróżnione zespoły, tak? Czyli zespół Kwiatowianki przygotował dla nas rosół wołowy z groszkiem, pieczarkami i klopsikami drobowymi, schab po huzarsku z ziemniaczkami pieczonymi młodymi, plus 3 surówki z młodej kapusty, z modrej kapusty, z kapusty białej, i kapusty kiszonej z papryczką.
oraz skrzydełka, kurczęcie faszerowane, drylowane z mięskiem drobiowym i z pieczarką. Gruszka piękna Helena, naprawdę, nie tyle co piękna, co przepyszna. Nalewka z aronii i jeszcze grzanka z masełkiem ziołowym do zupki. To było wyróżnienie i kolejne wyróżnienie zespół Żarki. Były kołduny grodzieńskie, babka ziemniaczana z sosem, kaczka pieczona i nadziewana, pomidory z serem mozzarellą, kompot z truskawek i malin i trzy rodzaje nalewek. Nie, my tylko kosztowaliśmy. Nalewka była aroniowa, zielony orzech i... Jaka była pierwsza? Borówkowa, tak jest, i borówkowa. Miejsce trzecie to były markocice i dziewczyny nam zaprezentowały zupę z grzybkiem, zraz wołowy w sosie własnym, kapustę zasmażaną, kapustę modrą, kluski śląskie, kompot z suszu i było tak jeszcze kisiel z własnych owoców i własnej roboty. To nie było nic, co można było kupić, to wszystko było zrobione same. Była jeszcze okowitka z owoców leśnych i na przystawkę pomidory nadziewane tuńczykiem i kaparami. To było miejsce trzecie. I teraz, proszę Państwa, miejsce drugie. Równie wspaniałe potrawy i te nagrody, które tutaj Państwo widzicie, wędrują do zespołu Błękitne Kamizelki z Łagowa. Zapraszamy serdecznie. I Błękitne Kamizelki przygotowały dla nas prosiaka nadziewanego kaszą, zupę grzybową, roladę ze szpinakiem i łososiem, roladę ze szparagami, podpiwek, jajka przepiórcze, jak to się nazywa? A kalia z serkiem mascarpone, ciasteczka z fasoli i chyba cztery nalewki oraz pite. Tak jest. Bardzo dużo potraw również pysznych. Miejsce drugie. Błękitne Kamizelki. Jak Państwo widzicie, no, zestawy naczyń i talerzy. Dziękujemy dla szanownej komisji i dla tych, którzy nam wręczali. Dziękujemy raz jeszcze. Niech Wam będzie na zdrowie. Proszę Państwa, i zostało najwyższe podium, miejsce pierwsze. Muszę Państwu powiedzieć, że ono padało też jednogłośnie. Wszyscy pięcioro członkowie komisji uznali, że miejsce pierwsze powinien zdobyć zespół z... A wy co? Tak jest. Podolanie, Czerwona Woda. Zapraszamy zwycięzców konkursu kulinarnego pierwszej górnołużyckiej biesiady. Jeszcze po drodze się ściskają z błękitnymi kamizelkami. Zapraszamy. Pierwsza idzie szefowa, pani Halinka Nakonieczna, po uścisk i całusek od pana starosty. Był nawet misiaczek. Nie tylko całusek, ale misiaczek. I ja powiem, Podolanie przygotowali dla nas rosół z kaczki ze swojskim makaronem, który tutaj Państwo mogliście przygotowanie podziwiać. Pan z zespołu, ten, który ma takie króciutkie wąsy. Gratuluję, już nie ma go, tak? Gdzieś tam jest pan Janek, tak? Słuchajcie, Tadek kroił makaron, robił ciasto, wszystko żeśmy widzieli, naprawdę swojski makaron pyszny.
Ponadto był przygotowany zraz wołowy w sosie własnym. Kapusta zasmażana. A nie, to ma, przepraszam, to nie tu. Podolanie, przejechałem. To był królik zapiekany w śmietanie, w warzywach z buraczkami. Znaczy, to była wcześniej kaczka dziwaczka, a później się zrobił królik, tak. Cztery rodzaje pierogów, słuchajcie. Te pierogi podbiły serce komisji. Z kaszą gryczaną i serem, to były jedne. Z kaszą jęczmienną i grzybami, to drugie. Z ziemniakami i zasmażoną kapustą, to trzecie. I z kapustą i grzybami, to czwarte. Ponadto sernik gotowany, hit ciast tego dzisiejszego wydarzenia. Naprawdę przepyszne, rewelacyjne ciasto. Sernik gotowany. Makaroniarz. Panie Tadziu! Policja pana wzywa. I słuchajcie, nalewka z mlecza świeżo zerwanego tutaj przed tym. 60% było spirytusu, a drugie 60% mlecza. I jeszcze sałatka owocowa zalewana winem. I kompot z rabarbaru. To przygotowały zwycięzczynie dzisiejszego konkursu zespół Podolanie z Czerwonej Wody. Jeszcze raz ogromne brawa i gratulacje. My chcieliśmy bardzo serdecznie podziękować szanownemu jury, panu staroście, no wszystkim, panie Bogdanie, za zaproszenie, żeście nas jednak gdzieś tam znaleźli w tej Czerwonej Wodzie, bo zawsze tak ta Czerwona Woda, tak troszeczkę od tego powiatu zgorzeleckiego, tak gdzieś tak troszeczkę dalej. Tutaj już, a teraz już chyba będzie troszeczkę bliżej. Bardzo się cieszymy, naprawdę. Aż mi się płakać chce, wiecie, że zadowoleni jesteśmy bardzo. Dziękujemy bardzo. Ja, słuchajcie, o Czerwonej Wodzie będę pamiętał, bo kiedyś jechałem autobusem i pytam się kierowcy, czy staję w Czerwonej Wodzie, ale mi powiedział, że chyba kaczorowi. I będę pamiętał dlatego Czerwonej Wodzie. O, pan Tadziu Makaroniarz! Znaczy, to było tak, jechała babcia autobusem i mówi, panie kierowco, staje pan w zimnej wodzie? On mówi, nie, tylko kaszorowi. A ja to sparafrazowałem na Czerwoną Wodę, no i co? Dobrze, brawo dla pana Tadzia, który dzisiaj cały dzień nic nie robił, tylko makaron. Po prostu ja chustki teraz nie wziąłem, ale dziękuję bardzo. Brawo, jeszcze raz brawa. Dziękujemy panu staroście, panu burmistrzowi, panu wójtowi bardzo serdecznie. A rozumiem, że kwiatowianki jeszcze są gotowe, aby z nami tutaj pośpiewać na scenie. Bardzo pięknie, zapraszamy kwiatowianki wraz z ich jedynym rodzynkiem, panem Leszkiem. Prosimy na scenę. A ja chciałbym przypomnieć, że jutro kolejny konkurs. Zespoły będą mogły się zaprezentować w innej swojej dziedzinie, czyli w śpiewaniu. Dzisiaj to jest taka próbka, rozgrzewka. Jutro jednak wydanie konkursowe, które będzie tam przerywane. Będzie przerywane wręczaniem medali, odznaczeń. Janek Żarski wsi, kółeczka.